Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjął. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, lecz z Boga.
jem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjął. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, lecz z Boga.
Co się dzieje, gdy narodzin tych nadchodzi czas? Bóg się rodzi, o co chodzi? Czy narodzić się może w każdym z nas? Moc truchleje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? W pierwszym rozdziale czytamy: Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg do nas przemawia dziś w naszym nabożeństwie kolędowym. Chcemy usłyszeć Boże Słowo, które do nas dotrze poprzez pieśni, dźwięki muzyki, poprzez nasze usta, które wyśpiewają Jemu chwałę. Pomódlmy się. Panie nasz i Boże, Tobie dziękujemy za to, że możemy się dziś tu spotkać, że mamy takie miejsce, taki dom, w którym Ty do nas przychodzisz, w którym do nas przemawiasz, w którym nas budujesz, w którym nas wzmacniasz, w którym możemy wylewać z naszych serc nasze troski, nasze cierpienia i w którym możemy śpiewać chwałę i uwielbienie. Dziękujemy Ci za to, że nas tu dziś zebrałeś. Dziękujemy Ci za nasz chórek, za nasze dzieci, za naszą młodzież, za wszystkich tych, którzy chcą dziś nas ubogacić. Pobłogosław nas, przyznaj się do nas. Amen. Zapraszam naszych najmłodszych, bo na Wasz występ dzisiaj szczególnie czekamy, bo słyszeliśmy, że będzie arcyciekawy, a Wy jesteście świetnie przygotowani. Cieszycie się też? Dobra, na razie zero kontaktu, ale może się za chwilę coś... Dobra, może zachęćmy ich jakimiś brawami, nie? Nie powiem, że słabo, nie powiem. Słabe te brawa były. No. Zapaliła się gwiazda promienna na wschodzie i rozbrzmiewa radosna nowina, że w ubogiej stajence Bóg nam się narodził, mały Jezus, najświętsza dziecina. Spokój spłynie na ziemię, a cisza w nich gości dziś w sercu każdego stworzenia, bo narodził się wreszcie
Bóg wielkiej miłości, Bóg dobroci i Bóg przebaczenia. Kolęda płynie cicho z nieba, anioły sypią białe pierze, magiczna gwiazda świat ogrzewa, przyjdzie dziś do nas Boże Dziecię. Przyjdzie i znowu świat odmieni, ucichną kłótnie, zgasną spory, w sercu zagości spokój na nowo, w skrzypiącym śniegiem dzień grudniowy. Grudniową cudną noc stajemy przy stajence. Grudniową cudowną noc złączymy nasze ręce. Pragnienia serc i dusz poślimy hen u gwiazdom, by pokój z miast burz czas przynieść wsiom i miastom. Grudniową dziwną noc gwiazdami niebo świeci. W grudniową cudną... Dziwną noc, czy było Boże Dziecię? Tyś, który się z miłością i sercem tego świata, zagarnij serca nasze i imię swoje zblataj. Niechaj nam kłótnie ludzkie złości noc, święta wyglinia, żeby rzekłość. Oto już cud się spełnia, już w niebo biją dzwony. O witajże nam Jezus w Betlejem narodzony. Otwarły się niebiosa, już kolęd płyną dźwięki. O witajże nam witaj, Jezuniu malusieńki. Nad judzkim Betlejem gwiazda zajaśniała, a to znak, że na świat przyszła miłość ma. Ta miłość maleńka, syn jeden Boga, to nasze zbawienie, nadzieja i droga. Nad Golasowicami niebo rozjaśnione i do nas przybyło dobro nieskończone. Dzisiaj je przyjmiemy w miłości i iskierce, bo ono od żłobka woli ludzkie serce. Ja do Ciebie, mały Jezu, muszę znaleźć drogę. Gdzie Ty mieszkasz? Kto mi powie, w Gdańsku czy w Krakowie? Może jesteś gdzieś daleko, gdzie są białe listki. Chyba zapytam mamy, mama wie o wszystkim. Ja wiem dobrze, mały Jezu, gdzie mieszkanie Twoje. Tam w Betlejem dawno temu, dzisiaj w sercu moim. My jesteśmy małe dzieci i skarbów nie mamy, ale Ciebie, drogi Jezu, nad wszystko kochamy. A na znak, że to prawda, że kochamy szczerze, nasze serduszka składamy Ci w ofierze. Nie płacz, Jezu, nie będziesz już sam. Ja Ci do żółbeczka swego mi siadam. Nie płacz, mój malutki, mój miś odgoni wszystkie nasze smutki. Mój misio ci szepnie do małego uska, że Cię pokochały dziecięce serduszka. Zanieście dziś Jezusa do waszych domów. Zróbcie miejsce, przywitajcie i jak my tu wszyscy razem, kolędę mu zaśpiewajcie. Mały Jezu, mały Boże, przyjmij małe serce mne. Każde dziecko Ci pomoże, by Ci w nim nie było źle. Ale święta to nie tylko kolęda, święta to także nie choinka. To nie może być karp ani spod choinki dar. Święta to jest to, co niegdyś w Betlejem się stało. Syn Boga przyjął ludzkie ciało, by zbawić ziemię całą. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, co oznaczają tak długie brawa. Że jeszcze raz, tak? Dokładnie. Przede wszystkim dziękujemy dziadkom za wyćwiczenie młodych, później rodzicom,
Wiem, że wielki kamień serca wam spadł po ich występie, także cieszycie się na pewno i jesteście zadowoleni, że dzisiaj wszystko tak perfekcyjnie poszło. Jesteście wielcy. Słuchajcie, troszeczkę podrośniecie, to zobaczcie, tutaj będziecie śpiewać z tym chórkiem, ok? Już dzisiaj sobie to zapiszcie w kalendarzach. Kochani, chcemy pośpiewać razem z chórkiem Nowego Przymierza. Teraz będą dwie pieśni. Pieśni też zostały rozdane na kartkach. To są te, których nie ma w naszym śpiewniku. Które będą teraz? Dzień dobry. W imieniu chórku chciałbym was zaprosić do wspólnego śpiewu. Dwie pieśni, mam nadzieję, że kartki są rozdane. Pierwsza pieśń z nich to Magia Świąt. Oczywiście, nie wiem, czy wszyscy znacie, bardzo piękna, stara pieśń, napisana między innymi przez Zbigniewa Wodeckiego. Natomiast, żeby was nie trudzić, to prosimy was o to, żebyście się dołączali w refrenie i myślę, że wszystkim będzie łatwiej, przyjemnie. Refren jest bardzo prosty, słowa są proste, więc zapraszamy. Że teraz już refren jest znany. Zapraszamy, teraz będzie tylko i wyłącznie refren do zaśpiewania. Spróbujmy wszyscy razem. Brawo dla Państwa.
Widzę, że bardzo dużo osób nadawało się do chóru, korzystając z okazji, że mam mikrofon, a mam go rzadko. Chciałbym zaprosić w środę na godzinę 18. Dobrze, słuchajcie, to było takie coś wolnego, żebyśmy się troszeczkę wszyscy rozśpiewali, a teraz przyspieszymy. Już kiedyś mieliśmy przyjemność śpiewać to z chórkiem. Gloria Małych Serc. Jako, że refren jest dosyć prosty, myślę, że spokojnie sobie damy radę. Pewnie za pierwszym razem Państwo posłuchacie, a później zapraszamy do dołączenia. Myślę, że idzie nam coraz lepiej, więc zaraz spróbujemy znowu powtórzyć refren. Gloria, jak wyjdzie fajnie, to kończymy, jak nie, to próbujemy jeszcze raz. Było lepiej, to może wstańmy wszyscy, to już ostatni raz pójdzie naprawdę z pełnej piersi. Gloria, gloria, Hosanna, gloria, gloria. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do takich bardziej tradycyjnych kolęd. Myślę, że wszyscy je doskonale znamy.
Będziemy potrzebowali dwie rodziny, takie bardzo odważne rodziny, które chciałyby tutaj przyjść do przodu. Zrobimy taki konkurs, jaka to melodia. Znacie ten konkurs, prawda? Po ilość tam nutkach odgaduje się tytuł kolędy akurat dzisiaj. No, żeby nie być takim, że chcę was tutaj tak za darmo przyciągnąć. Słuchajcie, no dla każdej z drużyn, która przyjdzie, są prezenty całkiem bogate, wypasione. Unikalne, o też unikalne naprawdę. Takich nigdzie nie dostaniecie, nigdzie nie kupicie. Nie wszyscy naraz, dobra? Tak. Ktoś chętny? Naprawdę nie jest trudno. Zobaczcie, no poproszę jedną nutkę. Ja wiem, siódno z tej ciszy. No dokładnie siódno z tej ciszy. Albo na przykład inną kolędę. Pośpieszcie o wierni. No słuchajcie, to jest naprawdę proste. To nie jest trudny w ogóle temat. No proszę, dobra. Przybierzeli do Betlejem. Słuchajcie, tak to idzie. Naprawdę to jest proste. To chętny? Dwie rodziny. Fajnie by było, gdyby był tak. Ojciec, mama albo dziadek, babcia. Wnuczek, wnuczka. No widzę chętnych. Już tak widzę, że te ręce już się prawie podnoszą. Dobra, wam powiem, jakie są nagrody, okej? Czy jednak bez się obędzie? Jest trochę słodyczy, a takie bardzo unikalne. Słodycze są bardzo unikalne. Na przykład wileńskie czekoladki. Jadł ktoś kiedyś? Macie niesamowitą szansę dzisiaj. Ale to nie wszystko. Takiego kalendarza nie ma nikt. To jest tak tajna jednostka, że nawet nie mogę tego pokazywać. Smycz Światowej Federacji Luterańskiej. Słuchajcie. Na pewno nie macie. Żeby audycja nie miała lokowania produktu. Taka czekolada takiej firmy znanej. Moi drodzy, i jeszcze jedna rzecz. Tego też nigdzie nie kupicie. Książeczka z Biblią na co dzień Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Nigdzie do nabycia. Także naprawdę warto. W drugiej bardzo podobne prezenty, nagrody. Mamy też trochę takich ukraińskich specjałów. Naprawdę warto. No to kto teraz już? Fajnie. Słuchajcie, no żeby coś się udało, to się musi ktoś zaangażować. No nie ma innego wyjścia. A w ogóle, a dla dzieci? Idźcie po mamę, tatę. I przyprowadźcie. Mamy cztery zestawy, to są te mniejsze. Ja chciałem tylko dodać, że nie będzie trzeba śpiewać. Żeby była jasność. Wystarczy powiedzieć, jaka to melodia. Słuchajcie, widzieliście takie co? Żebyście państwo widzieli, jakie oni mają miny tutaj. Zostawicie tak swoje dzieci? Na serio? Ale musieliście mieć wypasione prezenty w domu, że rodzice nie chcą wam tych tego. Tych klocków też nie da się nigdzie kupić. Dokładnie. To tak, żeby była jasność. No to? To może trzy rodziny, jak nie dwie. Może być cztery nawet. Mamy cztery paczki przygotowane. Do której masz czas? W sumie do starego roku urlop. Dobra, zrobimy inaczej. W takim razie, jak się wstydzicie podejść tutaj do przodu, to spróbujemy to zrobić. My zagramy swoje. Czyli powiedzcie najpierw, który utwór po ilu nutkach, tylko nie odpowiadamy głośno, tylko podnosimy rękę do góry, dobra? I może w ten sposób wyłonimy drużyny, które będą chciały wystartować. Ile nutek potrzebujecie? Trzy. Kto powiedział trzy? Słuchajcie, zaczniemy od 10, można schodzić w dół. Każda rączka w górę to jest jedna nutka mniej. Pani Beata powiedziała trzy. A kto chce więcej? No, albo mniej. No, żeby już wygrać, to trzeba mniej. Ale można założyć, że pani Beata po trzech nie odgadnie. 5. Dziękuję bardzo. Mamy 5.
Wiedziałem, że klocki przemówią. 10. Dobra, mamy 3 drużyny. Okej, okay, startujemy. Pierwsze po 3 nutkach. Zobaczymy. Czy robimy jakąś podpowiedź do kolędy? Tak, oczywiście. Podpowiedź, tak żeby było jasno. Wykonana została podczas pasterki w 1818 roku. Ja myślę, że każdy już wie, co to jest. Nie ma szans nie wiedzieć. Ten pan nie startuje. Pani Beata pierwsza. Cicha noc, proszę państwa, no brawo, pierwszy punkt. Udało się. Pierwszy punkt. Numer 42 w naszych śpiewnikach, spróbujmy zaśpiewać tę kolędę. Panie Waldku, proszę już nie podpowiadać. Zasady już poznaliśmy, wcale nie jest tak trudno, prawda? Czyli wiecie teraz, że jeżeli chcecie przebić na przykład panią Beatę, to musicie za 2 nutki zaproponować, bo inaczej nie da się wygrać tych nagród, tak? Także wszystkie pozostałe rodziny zachęcam do tego, żeby przelicytować. No to kolejna, po ilu nutkach kolejna kolęda? Po 3, o proszę, państwo po 3. Kto da po 2? Proszę bardzo, po 2. Tak, rozkręcamy się. Widzę, wiedziałem, że to chwyci. Trochę opornie szło na początku, ale coraz lepiej teraz. Po 1, brawo! No proszę państwa, szaleństwo. Niesamowita odwaga, dlatego będzie dłuższa podpowiedź. Kolęda została po raz pierwszy opublikowana w śpiewniku księdza Jana Siedleckiego. Kolęda ma swoje odpowiedniki w tradycji ukraińskiej i białoruskiej. No i wystarczy.
byłoby już za prosto. Po jednej nutce prosimy bardzo. Bo generalnie z każdej możemy zacząć tę kolędę. Bardzo sugestywne. Blisko, 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 ale nie. Po trzech nutkach w takim razie. Pani Beata, bardzo wam dziękuję za podpowiedź. Dobrze, no już zgadliśmy. Tak, tak, dzisiaj w Betlejem. Numer 50, otwórzcie śpiewniki, proszę. Było blisko, Janku, było blisko z tym Betlejem, tylko dzisiaj w Betlejem, a nie przy Bierzeli. Zaczniemy licytować trzecią z kolęd, to podpowiem, że moja podpowiedź będzie bardzo sugestywna i może nas bardzo mocno nakierować na właściwą odpowiedź. Pierre Point, syn pastora kościoła Unitarian w Medford w stanie Massachusetts, był kompozytorem tej kolędy. Nie śmiejcie się, proszę bardzo. Chyba już nikt nie przelicytuje, chyba że jakieś półnutkę można zagrać. Proszę bardzo. Jedna. Już noc okrywa świat. Brawo, proszę państwa. Mamy kolejnego zwycięzcę. Numer 56. Otwórzcie proszę śpiewniki i zaśpiewajmy z radością. Już noc okrywa świat. Świat na niebie milion gwiazd, tajemny światła blask, jak Luna oblał nas, to niebo zbliża.
Teraz będą aż trzy podpowiedzi. To jest polska kolęda. Zamknijcie tylko śpiewniki, proszę. Ta kolęda ma 8 zwrotek. Na przestrzeni wieków ulegała licznym zmianom i ostateczna modyfikacja zakończyła się najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku. Po ilu nutkach? Proszę. Po dwóch. Grubo. No się zaczęło. A na początku nikt nie chciał wystartować. Proszę bardzo, po jednej. Obojętnie jaką zagrasz tam. Bóg się rodzi? Nie, to nie jest Bóg się rodzi. Czyli wracamy do dwóch nutek. Spróbuj tam dwie jakieś. Jeszcze raz prosimy. Przybierzeli do Betlejem. Proszę Państwa, wielkie brawa. Przybierzeli do Betlejem. Ja nie wiem, czy mam tyle nagród. Okej, żartuję. Przybierzeli do Betlejem numer 75. Wysokości, chwała na wysokości.
I ostatnie pytanie konkursowe, bo mamy tylko 4 nagrody. Każda podpowiedź będzie bardzo prosta, w sensie za bardzo sugestywna. Ta kolęda powstała na przełomie XVI i XVII wieku. Epokę słychać w melodii. Są tu zarówno elementy przeznaczone do śpiewu churalnego, i to jest świetna podpowiedź, jak i elementy typowo taneczne. Którą z kolęd można zatańczyć? Zbliżają się studniówki. Co się tańczy na studniówkach? Pani nie może dostać nagrody. Państwo już mają, państwo już też mają. Dajmy szansę innym. Wy już macie nagrody, także już ten. Możecie w konkursie wystartować, jak ktoś tam ten, ale tak, tak. Kto jeszcze by chciał wystartować? Bóg się rodził. Blisko, blisko. Ale może, może jeszcze posłuchasz jakiś ten, melodii. Zagramy coś, co? Spróbujesz? Gdzie masz mamę, tatę, powiedz. No, musisz ich przyprowadzić tutaj, albo iść do nich. Tak, tak, tak. Proszę państwa, państwo dzisiaj wystartujecie teraz. Ile nut potrzebujecie? No, możecie powiedzieć 10. Po 8, brawo. Czy ktoś chce przebić tutaj państwa? 6 mamy. Świetnie. Ile? No to już trzeba mniej. 6. Mamy 6. Kto mniej niż 6? 5. Szybko biegnij do rodziców. 4 już mamy, dobra. 3. Biegniesz do rodziców? Czy ktoś mniej niż 3? 2. Ty jesteś za rodzicami, dobra. Po jednej. Zobaczymy teraz, co się będzie działo. Rodzice się już cieszą, widzę. Pawle, Ewelino, po jednej nutce. Pięknij coś tam. Idę do was. No strzelajcie, strzelajcie. Dobra, podpowiem jeszcze raz. Polonez, polonez, tak? Nie samochód. Próbujemy? Strzelajcie. Nie, Bóg się rodzi to nie jest. To ja wracam do państwa po 2 nutkach. 2 nutki prosimy, Pawle. Gdy się Chrystus rodzi. Gdy się Chrystus rodzi. Oczywiście to jest właściwa odpowiedź. Gdy się Chrystus rodzi, numer 51. Zaśpiewajmy głośno. To nie jest polonez? To by tu mam źle popisane. To ja najmocniej przepraszam, jeśli prze... No to ja... Przepraszam w takim razie. Ale gdy się... Ale ona nie znała nutek jeszcze. Gdy się Chrystus rodzi, numer 51. Oh,
Fachowcy podpowiedzieli mi tutaj z reżyserki, że to też jest polonez. Spróbujemy zatańczyć, ale to po nabożeństwie. Zapraszam pierwszą z kolęd. Pani Beata z rodziną, zapraszamy tutaj do nas po odbiór nagrody. Pierwszą rodzinę, tak. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą Państwo bardziej odważni i będziecie chcieli wystąpić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Druga rodzina. Kto był drugi? Państwo. Dobrze pamiętam? Tak. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Trzecia rodzina. Przygotowy? Tak. O, tutaj. Zasnęliśmy. Dobra, to położę tutaj. Proszę bardzo. I czwarta rodzina. Chłopaki, chodźcie. Ale klocki złożycie razem? Dacie radę? Dziękujemy sponsorom. Kochani, mamy jeszcze takie nagrody dodatkowe. Milenko, za odwagę, chodź proszę, tutaj będzie pierwsza nagroda dla ciebie dzisiaj, że byłaś taka odważna. Dzisiaj prześpiewasz wszystkie kolędy z rodzicami z domu, dobra? Mam takie trochę może nietypowe pytanie. Kto z Państwa był na wszystkich nabożeństwach, wszystkich, czyli Wigilia 16, 23, 9.30, wczoraj, dzisiaj 9.30? Zapraszam. Chodźcie, kto? Zapraszam. Jak braknie, to później nawet. No jestem po prostu wzruszony, cieszę się bardzo. To jest siła, tak, super. Jeszcze jutro jest zjazd młodzieży o 10. Kto jeszcze? Wiktor, ty się go zgłaszałeś? Byłeś na wszystkich nabożeństwach? Nie byłeś? Kto jeszcze był? Pan Krystian, to widziałem, tak. Mamy relację fotograficzną z każdego nabożeństwa. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy dobrze przewidziałem, że to aż 6 osób było, ale... Jeszcze ktoś był na wszystkich? No chodźcie, proszę, zapraszam. Pan Marcin, brawo. Zapraszam Państwa. Proszę bardzo, jeszcze kogoś pominąłem? Pani Jola. Brawo. Pani Jolu, trzeba się odważnie zgłosić. Jeszcze? No. Słuchajcie, ja mam w domu więcej, tylko tak dzisiaj teraz tutaj przyniosłem tylko ty. Ale jeżeli ktoś czuje się pominięty, to bardzo chętnie, czy na górze ktoś był na wszystkich? Pan Andrzej, ty i ja, dobrze. Słuchajcie, nie będę tego czytał, tego tekstu całego, ale warto go przeczytać w domu. To jest genealogia i dzieciństwo, rodowód Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Rozpoczyna się od Abrahama, kończy się na narodzinach Jezusa i z pokolenia w pokolenie cały rodowód, skąd Chrystus pochodził. Jak ważna jest rodzina i jak ważne jest to, żebyśmy w tych rodzinach dobrze i mądrze ze sobą żyli, żeby w kościele byli i dziadkowie, i ich dzieci, które stają się rodzicami tych najmłodszych, to pokazuje dzisiejsze nabożeństwo. Jeżeli zrobimy jakąś lukę pokoleniową, wyrwę pokoleniową, jeżeli będzie brakowało jednego z pokoleń, to pokolenie nie przekaże tej dobrej wiadomości o Chrystusie kolejnemu. Jeżeli zlekceważymy wychowanie jednego, jakiegokolwiek z pokolenia, a to się teraz dzieje, może my nie lekceważymy tego, ale to pokolenie jest niesamowicie odporne na to, żeby słuchać Bożego Słowa albo w ogóle uczestniczyć w tym, co się tu dzieje. To nie są teraz głosy narzekania, to jest po prostu jakiś ogólnoświatowy problem.
ale którym nie możemy tłumaczyć sobie naszych porażek ze względu na wychowanie naszej młodzieży. To nie będzie kolejnych pokoleń. To gdzieś ten łańcuch, który od Abrahama się rozpoczął, później Jezus i później kolejne pokolenia, które przychodziły i wierzyły w Boga, oddawały Mu cześć i mówiły o tej niesamowitej rzeczy, jaka wydarzyła się w Betlejem, czyli narodzinach, przyjściu Chrystusa na ten świat, aby uratować każdą i każdego z nas z miłości Boga. To za jakiś czas nasze świątynie, nie tylko ta, ale wszystkie świątynie, będą pustoszały. Bo pozwalamy na to, żeby dzieci nie chodziły na lekcje religii, pozwalamy na to, żeby dzieci nie chodziły na lekcje spotkania młodzieży. Pozwalamy im się wypisywać. Wystarczy argument, bo nudno, bo nieinteresująco. No i gdzieś później owoce tego też zbierzemy. Generalnie już zaczynamy zbierać. Dlatego jeśli chcecie, żeby wasze rodziny i genealogia waszych rodzin, która sięga hen wstecz, była dalej kultywowana jako rodziny chrześcijańskie, to musimy się mocno wziąć za robotę i musimy mocno i dobitnie z naszą młodzieżą też i dziećmi rozmawiać. Bo dziś mamy wspaniałe dzieci i wspaniałą młodzież, która tu występuje, a coś później się dzieje, że gdzieś zaczyna znikać. Warto nad tym pomyśleć i nad tym się zastanowić, żebyśmy każdego roku mogli takie nabożeństwa przeżywać. Nie każde może być tak dynamiczne i tak może fajne jak dzisiejsze, ale każde jest budujące i każde w jakimś stopniu i w jakiejś rzeczywistości trafia do nas i do nas przemawia. Życzę wam dobrych przemyśleń. Zbudujcie dziś, przeczytajcie swoją genealogię, która sięga aż do Chrystusa. Pomyślcie o pradziadkach, o dziadkach, pomyślcie o rodzicach, pomyślcie o tych, którzy przyjdą po nas, bo to też już czas, żeby o tym myśleć. I powierzcie ich wszystkich, tych, co byli, tych, którzy są, naszemu Bogu, aby On nas prowadził, aby dodawał nam siły, aby sprawiał, że będziemy mogli przeżywać kolejne święta Bożego Narodzenia pod Jego opieką i pod Jego skrzydłami. Powoli zbliżamy się do końca naszego nabożeństwa, to znaczy, że jeszcze, ale to nie znaczy, że już jest koniec. Chciałbym jeszcze, moi drodzy, ogłosić, że można zapisać się na prenumeratę Zwiastunów, czyli naszej gazety kościelnej. Do nabycia są jeszcze bilety na koncert Duo Performance 6 stycznia po południu tu w naszym kościele. Duo Performance będzie zespołem, profesjonalnymi muzykami, więc czeka nas naprawdę piękna uczta, też koncert kolędowy. Te bilety są do nabycia w kancelarii parafialnej i tak jak już mówiłem wcześniej, zjazd młodzieży jutro tutaj w naszej parafii. Zachęćcie tych najmłodszych, znaczy najmłodszych, naszą młodzież, dojrzałych już ludzi, żeby przyszli i wzięli w tym zjeździe udział. A zapraszam w Sylwestra na godzinę 16 na nabożeństwo, w Nowy Rok, w niedzielę, za tydzień na godzinę 9:30. Wysłuchamy jeszcze kilku pieśni chórku. A ostatnia już? Naprawdę? Jeszcze miałem napisane 6.
wszystkim ślą życzenia, a gdy wszyscy usną, wreszcie noc milcha zapadnie się. Moi drodzy, powstańmy jeszcze, zmówmy razem wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś... Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Kochani, zaśpiewajmy na koniec Bóg się rodzi. Trzydzieści pięć.